Od kilku lat w Polsce obserwujemy wzrost rynku monet kolekcjonerskich. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być fakt, że producenci monet kolekcjonerskich, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, poczęli odchodzić od takich standardowych motywów, które dotychczas znajdowały się na monetach kolekcjonerskich, od takich motywów patetycznych, narodowych, rocznicowych. Skierowali się w kierunku popkultury i upamiętniania różnego rodzaju bohaterów, filmów, które są bliższe popkulturze. Doskonałym przykładem tego typu zabiegów jest seria Star Wars. Bohaterowie Gwiezdnych Wojen znajdują się na monetach. Jest to również związane z tym, że w zeszłym roku, w tym roku również mamy kolejną premierę kolejnego filmu i tutaj również spodziewamy się nowych monet z motywami opartymi na nowych odcinkach. Najbardziej popularnym w Polsce bohaterem, patrząc po monetach kolekcjonerskich, jest Lord Vader, który wyprzedał się niemalże na pniu. Ciekawostką jest fakt, że R2D2, mały robot, jest bardziej popularnym bohaterem niż Mistrz Yoda, którego trzeba upatrywać jako jednego z głównych bohaterów całej serii. W tym roku również mamy rocznicę 50. emisji serialu Star Trek. To też dla producentów była doskonała okazja, aby tą rocznicę w jakiś sposób upamiętnić. I tak też się stało. Wszyscy producenci monet na świecie zaczęli publikować monety przeróżnie opakowane, z przeróżnymi motywami, ale wszystkie związane z serią Star Trek. I te monety również cieszą się bardzo dużą popularnością na polskim rynku.